wszystko, co się działo od momentu tak strasznie tragicznego wydarzenia, jak akt protestu Piotra Szczęsnego, włącznie z tym, że poznaliśmy jego twarz, jego nazwisko i mogliśmy go pożegnać na cmentarzu, jest związane z tymi duszpasterzami i kapłanami, którzy pożegnali go tak, jak dyktuje nam wszystko, co wiemy w tej chwili, ośmielamy się wiedzieć o sądzie nad człowiekiem, jaki Stwórca sprawia. W tym udział księdza Adama jest niewątpliwy i wszystko, co się stało w tym czasie, a związane jest z jego zajęciem się tym człowiekiem, jego wstrząsającym protestem, przeżyciem, które zakończyło się ofiarą z życia, a równocześnie jest tajemnicą jako wymierzone przeciwko sobie samemu i jakimś niewyobrażalnym zupełnie cierpieniem, wiąże się z tym, że kilku kapłanów i duszpasterzy, w tym ksiądz Adam, stanęło właśnie przy tym fakcie i przy tym człowieku, żeby nas w tym wesprzeć i nawet do tego zmobilizować. To jest bardzo wielkie, bardzo cenne. Jeżeli do tego potrzebowało także wyjścia poza tak niszową arenę jak tygodnik, to znaczy na przykład wystąpienie w środkach masowego przekazu, jest tym ważniejsze, a jakiekolwiek zakazy z tym związane wydają się niepojęte, budzą protest, muszą budzić protest, ponieważ jest to po prostu do gruntu chrześcijańskiego.